Hello there, z tej strony Lego Hero Polska. Właśnie przyszły do mnie takie oto piękne figurki z Dungeons and Dragons. A co z nimi zrobię? Koniecznie oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Każda z 12 minifigurek jest zapakowana w taki oto kartonik. Tu widzicie go od przodu i od tyłu. Mamy tutaj oczywiście logo LEGO Minifigures, jest też logo Dungeons & Dragons oraz mamy informację, że do zebrania jest 12 minifigurek. Według LEGO bawić się tym mogą dzieci od 5 roku życia i produkt ten ma numer katalogowy 71047. Cechą charakterystyczną wszystkich figurek pakowanych w blisty jest to, że na dole opakowania mamy taki oto kod. A co można z nim zrobić? Wpisujemy w Google Minifigure Scanner i wchodzimy w drugi odnośnik, czyli stronę JaceBreedBlog. No i mamy tutaj skaner do minifigurek z Dungeons & Dragons. Odpalamy, żeby wystartować. No i bierzemy nasze opakowanie. Według skanera w środku znajduje się Dragonborn Paladin. W sumie mi ten skaner jest niepotrzebny, no bo ja kupiłem pakiet 12 wszystkich minifigurek, więc teoretycznie każda powinna być inna. No ale sprawdźmy, czy skaner się nie myli i czy tak właśnie będzie, więc weźmy jeszcze kilka opakowań. No i jest to również inna figurka. Sprawdzamy jeszcze kolejną, tak wiecie, na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, czy skanery się nie mylą, no i też czy nie zostałem oszukany. No i jak widzicie, znowu jest to inna minifigurka. No dobra, nie ma co więcej próbować. Jak widzicie, sprzedawca z Allegro wiedział, co robi i prawdopodobnie też używał tej samej metody, co ja. No to co, biorę się za otwieranie. Dobra, może nie będziemy wszystkiego otwierać na wizji, ale myślę, że jedną czy dwie minifigurki możemy sobie razem tutaj otworzyć. Jak widzicie, pierwsza z nich ma już pelerynkę i tak się ona prezentuje. Zobaczmy, czy nie będzie powtórek. Otworzę jeszcze z dwie na wizji. No i znowu jest to inna minifigurka. No i jeszcze jedna na wszelki wypadek. I również mamy tutaj inną postać z gry. Zatem co dostajemy za 200? Stertę papieru, stertę ulotek i z instrukcjami również papierowych oraz malutką stertę elementów zapasowych. No i poza tym dostajemy jeszcze 11 kompletnych minifigurek. Dlaczego powiedziałem 11? No bo jak widzicie, czegoś tu brakuje. A konkretnie najlepsza figurka z całej serii, przynajmniej według mnie, czyli ten, nazwijmy go Kosmita, niestety przyszedł do mnie wybrakowany. Jak widzicie, nie znalazłem tutaj jego torsu. Jest sama suknia, główka oraz ten mózg. Więc co zrobiłem? Na potrzeby tego odcinka figurkę wyposażyłem w taki oto torsik, przynajmniej chwilowo. No, niestety nie miałem takich lawendowych rączek, dłoni. No dobra, na razie w sumie może być. No a za jakiś czas kupię sobie drugą. No bo przecież nie będę jakiejś firmy prosił, żeby przysyłała mi taki tors. No dobra, ale po co ja kupiłem te minifigurki? No bo jak sami pewnie zauważyliście, nie znam nazw tych postaci, nie wiem, co one przedstawiają, co one reprezentują. W samą grę, jak się domyślacie, też w życiu nie grałem. No to po co to kupiłem? Dlaczego? Głównie dlatego, że strasznie mi się one podobały. Większość z tych minifigurek ma nadrukowane nóżki, rączki, dual moldy, no i różne ciekawe akcesoria. Więc te minifigurki naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podobają. Aktualnie jestem w takiej trochę fazie robienia takich oto bardzo fajnych ramek na minifigurki. Jeśli obserwujecie mojego Instagrama, no to pewnie widzieliście, że właśnie tam wrzucałem takie oto ramki na minifigurki Ninja z LEGO Ninjago, które ostatnio sobie zrobiłem. No i została mi jeszcze jedna ramka. Też bym wstawił tam minifigurki z Ninjago, no bo jeszcze trochę mi ich zostało, no ale kolorem ona niestety nie pasuje. Jak widzicie, ta jest biała. No i w
wpadłem na pomysł, że kupię sobie wszystkie figurki z Dungeons and Dragons i właśnie tam je wstawię. No tylko figurek z Ninjago było więcej, a tu jest tylko 12. Więc jaki był plan? Plan był prosty. W środku ramki pojawić miał się wizerunek smoka, no a wokół niego miałem umieścić wszystkie 12 figurek. Tak to sobie wyliczyłem, że akurat wszystkie by się zmieściły. No ale kiedy je odpakowałem z pudełek, zdałem sobie sprawę, że mają one naprawdę wiele fajnych akcesoriów, wiele fajnych zwierzątek, więc szkoda byłoby tego nie umieścić. Myślę, że nawet fajnie by wyglądała taka ramka ze smokiem, no ale chyba jednak zamiast smoka wolę umieścić tutaj wszystkie figurki z ich akcesoriami. Więc robimy klasyczną ramkę na mini figurki. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda proces robienia takiej ramki, to zapraszam Was do oglądania. Dobra, jak widzicie, ja wykorzystuję ramki z Ikei. Jeśli ktoś chciałby takiej poszukać, to nazywają się one Sanna Head. No i tutaj mamy klasyczny wymiar 25x25 cm, no ale oczywiście one występują w różnych rozmiarach. Ramka oczywiście ma taką pleksę, no i jak widzicie, jest ona jeszcze z dwóch stron zabezpieczona folią. Ma ona też wkładkę, no i można byłoby ją wykorzystać, gdyby nie ta wielka kwadratowa dziura. Znaczy, taka dziura by się nadała, jakbyśmy chcieli tam wkleić wizerunek na przykład smoka, no ale tak jak mówiłem, ja jednak z tego pomysłu zrezygnuję. Więc ja wykorzystam tą oto dolną podstawę ramki. No tylko będzie trzeba ją czymś obkleić, no bo niestety kolor troszeczkę się nie zgadza. W tym celu zaopatrzyłem się w taką oto samoprzylepną białą matową okleinę. Od wewnętrznej strony okleina ma kratki, dzięki której możecie wyciąć ją na wymiar swojej, tak na przykład jak tutaj widzicie, ramki. No ja wycinam zawsze trochę więcej, żeby nie zostawić jakichś tutaj niepotrzebnych krawędzi. No i będę się oczywiście posługiwał takim nożem. Jak widzicie, ja tak jak mówiłem, wyciąłem trochę więcej. No i będę tą folię przyklejał w moim, nazwijmy to, warsztacie. Tam przy okazji jeszcze wspomnianym wcześniej nożem wytnę nadmiar. Dobra, jak widzicie, podstawa jest już oklejona. No i ja zazwyczaj, jeśli chodzi o klocki, na których chcę minifigurki, używam jednego takiego oto klocka 2x3. No i stawiam po prostu na jego końcówce minifigurkę. Jeżeli chodzi o mocowanie klocków do podstawy, no to wiem, że dużo ludzi używa jakiejś kropelki, jakiegoś kleju, no ale ja używam takiej oto bardzo mocnej taśmy dwustronnej. No i po prostu tą taśmę naklejam na klocek, odklejam tą warstwę, no i przymocowuję go do podstawy. No i tak robię tak naprawdę zawsze. No ale jeśli chodzi o minifigurki z Dungeons and Dragons, to myślę, że lepiej będzie wyglądać, jeśli wykorzystam oryginalne podstawki, no i pod nie dam dwa takie oto slopy. No i wtedy po prostu przymocuję to do podstawy. No i najlepiej od razu sobie przygotować pewną ilość takich klocków, zanim w ogóle zaczniecie je przyklejać. No dobra, trzeba sobie rozplanować układ minifigurek. Ja zdecydowałem, że zrobię sobie 4 minifigurki poziomo i 3 minifigurki pionowo. Dobra, jak widzicie, ja już sobie wstępnie wszystko poukładałem, no ale mam problem z dwiema minifigurkami. Z tą, że jest za wysoka, no i z tą, że niestety, no, odbija się ona tak jakby od podstawy, no bo ma ogon. Dobra, jeżeli chodzi o odmierzenie dolnego dystansu, to wykorzystam takie oto klocki, no w sumie kilka klocków połączonych w jedno, no i myślę, że je sobie tak tutaj poukładam i od tego wymierzę wysokość. Jako że robię ramkę na minifigurki Lego, no to do odmierzenia odległości między figurkami również wykorzystam takie oto klocki Lego. Może ktoś powiedzieć, że jest to lekka prowizorka, no ale do takiej ramki według mnie to w zupełności wystarczy. Najgorsza robota to według mnie odklejanie tych oto czerwonych folijek, no ale jak już je odkleimy, to zostaje najłatwiejsza, przynajmniej według mnie, część, czyli przyklejanie tego oto klocka do naszej podstawy. Dobra, jedna podstawka przyklejona, ja jadę z całym dolnym rzędem. Dobra, jak widzicie, pierwszy rząd podstawek jest już cały gotowy, jeszcze powyjmuję te klocki. No i tak to mniej więcej się będzie prezentowało. Pierwszy rząd już zapełniony minifigurkami, teraz trzeba wykombinować, jak zrobić dystans do reszty. Dobra, postanowiłem, że dystans zrobię w taki sposób, na wysokość będą to 4 klocki, no i będą tu też 2 klocki odstępu od ścianki bocznej.
No dobra, wszystko gotowe. Jak pamiętacie, mówiłem, że mam problem z tą oto wyższą minifigurką, więc co zrobiłem? Ten najwyższy rząd trochę przesunąłem, przez co odległość nie jest równa, ale za to ta minifigurka bez problemu się tutaj zmieści. No tak to wygląda w pionie. To co, ja wkładam figurki i widzimy się. Podsumowując, tak się prezentuje gotowa ramka ze wszystkimi minifigurkami Dungeons & Dragons oraz ich akcesoriami. Łączny koszt takiej zabawy, nie wliczając oczywiście mojej ciężkiej pracy, no to wliczając koszty ramki, minifigurek, klocków oraz folii, no to jakieś 250 zł. No i myślę, że dla takiego efektu naprawdę warto, ponieważ wszystkie te minifigurki w tej ramce prezentują się naprawdę dobrze. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy uważacie o takich ramkach, czy może też robicie coś podobnego. No i napiszcie też koniecznie, co uważacie o minifigurkach z Dungeons & Dragons. Czy będziecie kupować je do swojej kolekcji, czy jednak to nie wasze klimaty. A jeżeli chcecie poznać moją opinię, to uważam, że te minifigurki są naprawdę genialne. No i wiadomo, że mnie najbardziej interesują Star Warsy, więc chciałbym, żeby wszystkie minifigurki, które wypuszcza LEGO, były tak dopracowane. No i właśnie, żeby to były m.in. te Star Warsy. Większa część tych minifigurek ma nadrukowane rączki, dual molded nóżki lub również rączki, no i też nadruki po bokach nóżek, więc naprawdę są one dopracowane naprawdę niesamowicie. No i do tego mamy jeszcze często jakieś specjalne pod minifigurki robione moldy, na przykład na kryć głowy. Fajną sprawą też jest to, że do niektórych minifigurek dostaliśmy dwie główki, dzięki czemu możemy sobie zrobić albo kobietę, albo mężczyznę. No to już na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.